A dzisiaj, kochani, moje pierwsze bezsenne spotkanie z Sabatem, z Markiem Sabatem, bohaterem kultowego cyklu Gaia and Smitha. Sabatem, który jest byłym księdzem, byłym komandosem sił specjalnych, a teraz jest egzorcystą do wynajęcia, który walczy z siłami ciemności. Kochani, złota era horroru na Wielkim Buku raz jeszcze. Hej, hej, moi drodzy, w ten jakże mroczny, jakże tajemniczy, jakże bezsenny dzień. Witam Was, Olga z Wielkiego Buka. W moich rękach to wyjątkowe, wyczekiwane wydanie kolekcjonerskie Sabata Gaia and Smitha od wydawnictwa Phantom Books. To wydanie jest dwutomowe, ale drugi tom mam zakopany w książkach, a jak widzicie, one już mnie zaczynają atakować. To jest, słuchajcie, wydanie dwutomowe, które zawiera nie tylko wszystkie części cyklu Sabata Gaia and Smitha właśnie, ale również opowiadania inspirowane tym cyklem. Wszystko to napisane na cześć samego Smitha. Ten kultowy brytyjski autor grozy i pulpy i uwielbianych horrorów, słuchajcie, odszedł w Wigilię 2020 roku. Zostawił po sobie niezwykłą, szaloną spuściznę pełną niesamowitości, pełną potworów. Seria Sabata, tak jak już wspomniałam, to jest rzecz kultowa, opowieści, na które czaiłam się w sumie od lat. Twórczość Gaia and Smitha bardzo lubię, do tej pory czytałam jego jednotomowce, żadnej serii, no i dlatego jestem ogromnie ciekawa, co z tym Sabatem. No a wrażenia z lektury pierwszego tomu? Chyba najlepiej oddaje słowo mieszane. Tak myślę, to najlepiej oddaje moje emocje. Za chwilę dowiecie się dlaczego. Posłuchajcie. Mark Sabat jest byłym księdzem, byłym żołnierzem sił specjalnych SAS, a teraz jest egzorcystą do wynajęcia. Jego kolejnym zleceniem jest sprawa pewnej angielskiej wioski, w której zalęgli się czciciele szatana. Sekta, która za pomocą praktyk nekromanckich, morderczych i jakże perwersyjnych próbuje wskrzeszać zmarłych o magicznych mocach. Szczególnie chodzi tutaj o pewnego czarnoksiężnika. I tak Sabat owej sekcie musi stawić czoła. I robi to po mistrzowsku. Nie będę, kochani, dzisiaj pytać, czy Cmentarne Sępy, czyli pierwszy tom Sabata, który przeczytałam, straszy, dlatego że książki Gaia no, zazwyczaj nie do końca straszą. Trudno odczuwać tutaj namacalny lęk czy niepokój, jak chociażby przy niektórych książkach Herberta, czy w jakichś tam motywach Mastertona. Książki Wielkiego Skryby, jak nazywają Gaia and Smitha fani, to są, słuchajcie, horrory pulpowe. Horrory pisane z humorem, pisane z przymrużeniem oka. Książki, które mają cieszyć, które mają bawić, które mają sprawiać czytelnikowi frajdę na wielu różnych poziomach. Zaczynając tutaj od tych klasycznych, nietuzinkowych, nawet makabrycznych okładek, od których to wszystko się zaczęło, po fabuły, które pełne są horroru, gore, seksu i te trzy elementy wymieniają się w różnych konfiguracjach. Rafał Galfryd Głuchowski w znakomitej przedmowie do tego właśnie wydania wspomina, słuchajcie, o epoce. Epoce, w której Sabat wziął swój początek. Lata 70., bo właśnie mówimy tutaj o latach 70. XX wieku, to był specyficzny czas. Czas załamania wiary i czas załamania zaufania do służb kościelnych. To czas narodzin i panowania różnorodnych kultów i sekt. Czas tabliczek Ouija i mody na wywoływanie duchów. Jak wspominali Warrenowie w swoich książkach, słuchajcie, to był czas, no, czas panowania ciemności, czas panowania sił demonicznych. Czas opętań, więc to był, słuchajcie, znakomity czas również dla horroru. Również idealny czas dla bohatera, który jest egzorcystą, a jednocześnie te cechy egzorcysty bardzo mocno przełamuje. Tak, kochani, to był właśnie czas Marka Sabata. No i zatrzymajmy się, słuchajcie, na tym Sabacie, dlatego że Mark Sabat to jest bardzo niejednoznaczna postać. Postać, którą trzeba jakoś polubić, którą trzeba chociaż docenić, by móc z przyjemnością kontynuować jego perypetie i jego przygody. Sabat, jak już pewnie się domyślacie po moim tonie, jest postacią bardzo specyficzną. Słuchajcie, wyuzdany jak diabli. Rozmyślający o sprawach cielesnych z częstotliwością bardzo napalonego nastolatka. Jednocześnie jest też specem w swojej dziedzinie, jest właściwym człowiekiem na właściwym miejscu. Również Sabat ma bardzo konkretną misję przed sobą. Gaia and Smitha nadał mu, słuchajcie, szczyptę swoich cech fizycznych.
Całość podkręcił, nakręcił, podwędził. Podrasował i wyszedł mu facet, któremu żadna sekta nie straszna. Który ma zawsze czas na skok w bok. A który jednocześnie, słuchajcie, walcząc z siłami ciemności, sam operuje w mroku. No właśnie, kochani, cmentarne sępy, od których wszystko się tutaj zaczyna, to jest jedynie wstęp do sabatowego cyklu. To smakowita próbka tego, co, mam nadzieję, odnajdziemy w kolejnych odsłonach tej serii. To jednocześnie jest nasty w całej swojej okazałości, obrzydliwość, jak sam przypisał się gatunkowo Gaien Smith. Ja bym to nawet nazwała taką obrzydliwostką, o. Jest krwawo, jest brutalnie, jest przerysowanie. Tutaj, słuchajcie, przemoc i seks działają wymiennie. Na miarę tych psychodelicznych klasyków filmowych właśnie tamtych lat. Jest pulpowo, jest trochę trashowo, dokładnie tak, jak powinno być. Co to znaczy? No to nie jest, słuchajcie, horror najwyższej próby, to nie jest jedna z tych lektur, którą trzeba 7-krotnie przeczytać, jeśli jest się koneserem, żeby zrozumieć chociaż jedną z metafor. No co to, to nie, słuchajcie, to jest horror ludyczny. Dla tych rozentuzjazmowanych mas czytelników, dla których właśnie pisał Gaien Smith, którzy mają się cieszyć z tego, że czytają właśnie taką historię jak cykl Marka Sabata. Dla takich, którzy chcą wyruszyć w tę szaloną jazdę z Markiem Sabatem. I ja również z nim pojadę, ale od razu ostrzegam, że jadę samochodem obok niego, dlatego że nigdy nie wiadomo, co Markowi strzeli do głowy. No a zapytacie mnie o te mieszane uczucia, które wspomniałam na początku. No i właśnie, słuchajcie, pojawia się tutaj taki motyw pojedynku Sabata z jego bratem Quentinem. Mrocznym bratem Quentinem. No i ten pojedynek ma wymiar duchowo-astralny, tak to nazwijmy. Ja, słuchajcie, przy tym motywie tak nieco się poddałam. Jest w tym bowiem tyle absurdu, słuchajcie, tyle kiczu, tyle surrealistycznego jakiegoś konceptu, którego ja tutaj nie potrafiłam wychwycić, a który zupełnie nie przypadł mi do gustu. No, zdecydowanie mogłoby być w ogóle bez Quentina. I też bez tych ciał astralnych. Ale to podobno w ogóle był taki temat, który Smith cenił, którym się interesował, to również był temat adekwatny do epoki, w której powstał Smith, więc no zostawmy to tak, jak jest. To jest wynikowa tamtej epoki, więc zostawiam to bez szerszego komentarza. No ale jestem ciekawa waszego komentarza właśnie na temat Sabata, na temat twórczości Gaien Smitha. Tak jak powiedziałam, to jest, słuchajcie, złota era horroru. To są lata 70., to są lata 80. To jest absolutnie szalony cykl. Tak jak powiedziałam, pulpowy, szalony, perwersyjny, absurdalny. Ma nas bawić i cieszyć po prostu. Jestem właśnie ciekawa, czy wy Gaien Smitha lubicie, czy go znacie, którą z jego książek lubicie najbardziej. Ja, słuchajcie, pamiętam moje pierwsze spotkanie ze Smithem i nie, nie były to kraby, słuchajcie, to była bestia. Bestia ma, słuchajcie, takie, no, mieszane recenzje, tak to nazwijmy, wywołuje mieszane emocje. Ale ja, słuchajcie, przypadłam, dlatego że dla mnie to był taki klimat trochę jak ze Scooby-Doo, jeżeli chodzi o wizualia, jeżeli chodzi o wyobrażenie. O tym również Rafał tutaj wspomina, bo to są właśnie te lata 70. To są takie dziwności i dziwnostki. Powiem wam tak, nie sposób się nie uśmiać właśnie przy czytaniu Smitha i to jest fantastyczne w jego powieściach. Ja to ogromnie doceniam, zresztą wy wiecie, że ja bardzo lubię taki trashowy, pulpowy horror. Również uwielbiam filmy w tym klimacie, również te z tamtych lat, jak i te, które nawiązują do epoki. No i tyle właśnie, moje pierwsze spotkanie z Markiem Sabatem, Cmentarne Sępy, które znajdziecie w tym zestawieniu. Znajdziecie również w jeszcze takim zestawieniu w miękkiej okładce. I słuchajcie, szukajcie w antykwariatach. Jednakowoż ważne, jeżeli będziecie szukać w antykwariatach, to możecie tę historię znaleźć pod tytułem Cmentarne Hieny. Bo to są Cmentarne Hieny, Cmentarne Sępy, do wykorzystywania wymiennie ten tytuł właśnie Gaien Smith. Często można upolować jeszcze właśnie te stare badania, szczególnie właśnie cyklu Sabata, więc polujcie, czytajcie, no i dajcie znać, co myślicie. Oczywiście możecie sobie o Sabacie również poczytać na blogu Wielkiego Buka. Zapraszam was serdecznie, a my widzimy się niebawem. Do zobaczenia, pa pa! Złota era horroru na Wielkim Buku trwa niezmiennie. Zapraszam was również do obejrzenia filmiku o Jeanie Grahama Mastertona. Absolutnie baśniowy, legendowy klimat. Spodoba wam się. Jeśli jesteście tutaj nowi, to jest to środa, dzień horroru i grozy. A tak mówimy tu o literaturze, pięknej literaturze gatunkowej. Też wam się spodoba. Zobaczycie, możecie subskrybować ten kanał. Do zobaczenia!